Coraz więcej śniętych ryb i coraz więcej pytań. Wyłowiono ich już tony. Wojewoda śląski określił sytuację jako kryzys ekologiczny. I choć służby twierdzą, że sytuacja na Dzierżnie Dużym i w kanale Gliwickim się stabilizuje, to lokalni wędkarze są innego zdania. Czy katastrofy można było uniknąć? I czy są sposoby, żeby zapobiec podobnym sytuacjom? Sprawdziliśmy, jak działa model prognostyczny zasolenia wody, uruchomiony właśnie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Karolina Komada. 10 dni i ponad 21 ton śniętych ryb to bilans trwającego kryzysu ekologicznego na jeziorze Dzierżno-Duże. Lokalni wędkarze już przed weekendem spotkali się z nami, by rozmawiać na temat śniętych ryb. Teraz wzięli sprawę w swoje ręce. Grupa chłopaków po prostu zorganizowała się, dosłownie w kilkadziesiąt minut to trwało gdzieś tam z jednego wieczora, aby samemu posprzątać część tych właśnie ryb, które zalegają jeszcze po tych ścinach, właśnie w tych najbardziej newralgicznych punktach, które najbardziej są teraz zanieczyszczone, że tak powiem, tymi rybami. Nawet między chłopakami, którzy sprzątali te truchła tych ryb, wypływały cały czas świeże ryby, które resztkami sił próbowały się ratować. Zbiornik wodny jest nieustannie monitorowany. Do poniedziałkowego popołudnia, jak informuje rzecznik wojewody śląskiego, Dzierżno Duże było kontrolowane przez 11 łodzi i kilkudziesięciu pracowników. Dodatkowo dochodzą kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednak ich aktualne dane są niepokojące. Z próbek pobranych 10-11 sierpnia wynika, że wzrósł poziom złotej algi. W próbach pobranych z łódki mówimy o ilościach około 187 milionów osobników na litr. Podobnie w próbach pobieranych w czwartej sekcji kanału Gliwickiego jest obecna złota alga. Jesteśmy także w trakcie kontroli w zakładach, które działają w okolicy zbiornika Dzierżno Duże. Jedna z tych kontroli się już zakończyła i nie stwierdziliśmy, żeby działalność tego zakładu miała wpływ na jakość wody. Więcej złotej algi to większy problem jej eliminacji. Te wszystkie wysiłki, co są obecnie robione, są robione na małą skalę, natomiast tu jest potężna skala. Kanał Gliwicki to jest 1 m³ wody. Moim zdaniem trzeba przywrócić w sposób kontrolowany przepływ wody w kanale Gliwickim, wymianę wody, doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć populację prymerium parwą w samym kanale. A teraz doprowadziliśmy do skumulowania się tego, w ogóle były ograniczone śluzowania, były ograniczone pływania i to powoduje, że te zakwity są bardziej intensywne. Problem ze złotymi algami powraca jak bumerang. Opracowany przez IMGW model prognostyczny zasolenia wody mógłby w przyszłości wspomóc jej kontrolę. Model prognostyczny zbiera dane 5 razy na dobę i może oszacować zasolenie wody na kolejne 72 godziny. Samo urządzenie na pewno nie sprawi, że zapobiegniemy jakiejś katastrofie, ale jest na pewno bardzo ważnym narzędziem w trakcie decyzji. Bo tutaj oprócz właśnie tego narzędzia są pewne spotkania, na przykład zespołu, który właśnie podejmuje pewne decyzje, czy dane zakłady mogą zrzucać odpowiednią ilość niebezpiecznych substancji. Tutaj oczywiście mówimy zrzut wody zasolonej, czy nie mogą. Te spotkania są w tym momencie raz w tygodniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało dziś, że od jutra do 16 sierpnia w wodach na styku kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy przeprowadzony zostanie eksperyment. Będzie on polegał na dozowaniu nadtlenku wodoru do wód rzeki za małą elektrownią wodną Pławniowice. Chodzi o wskazanie, czy środek ten skutecznie wpłynie na ograniczenie liczebności złotej algi. W akcji będzie uczestniczyło 15 naukowców i 5. Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór.